Witam wszystkich oglądających bardzo serdecznie na kolejnym wywiadzie z cyklu Znani nam nieznani. Dziś moim gościem jest aktorka Katarzyna Maciąg. Witam serdecznie. Witam Cię i dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Ja dziękuję za zaproszenie. Kasiu, o życiu aktorów często mówi się, że to jest taka sinusoida, że raz jest się na górze, tych propozycji jest bardzo dużo, a potem czasem często nie wiedzieć dlaczego telefon przestaje dzwonić, tych propozycji nie ma, jest się na dole tej sinusoidy, ale mam wrażenie, że Ty chyba masz to szczęście, że jednak częściej jesteś bliżej tej góry sinusoidy. Jak mam odpowiedzieć? Wiesz co, no wydaje mi się, że... Jest bardzo różnie. Dlaczego masz takie wrażenie, że jestem głównie na... No bo cały czas coś jest. Był serial Głęboka Woda, teraz jest film, była też w zeszłym roku, przynajmniej zeszły rok był taki... Tak, to prawda, w tym roku miałam bardzo fajny rok, bo tak naprawdę pracowałam nad drugim sezonem serialu Głęboka Woda. I potem miałam przerwę, to nie była przerwa, tylko przygotowania do filmu, który zaczął się w wakacje, w sierpniu. Były też Płynące wieżowce epizod? Były Płynące wieżowce epizod oczywiście, tylko że Płynące chyba nagrane były, tak, wieżowca grałam rok wcześniej w wakacje, więc to jest właśnie to złudzenie, które polega na tym, że ja gram. Wydaje się, w filmie, że jest cię bardzo dużo teraz, a to jest rozłożone tak w czasie. Mają wszyscy aktorzy, chyba że wiesz, grasz w filmie rok wcześniej i później nagle on się łączy z rzeczami, które zrobiłeś pół roku później. I jakby jest wrażenie, że jesteście dużo. No i efektem tej zeszłorocznej pracy jest film Facet niepotrzebny od zaraz, który niedawno wszedł do kin. I w tytule to nie jest w nawiasie. I powiedz mi, jaka jest prawda? Czy tej Zosi, twojej bohaterce, głównej bohaterce tego filmu, ten facet jest potrzebny czy niepotrzebny? Wiesz co, no jest potrzebny i niepotrzebny. Może dlatego jest nie w nawiasie, a oczywiście jest to taka zabawa słowna. Natomiast bardziej myślę, że w ogóle facet nie jest w tym filmie... I dla tej bohaterki jakimś centralnym tematem, bo tak naprawdę ona szuka jakiejś, nie chcę, żeby to zabrzmiało jakoś strasznie patetycznie, ale prawdy o sobie, cokolwiek to znaczy, jakkolwiek to można znaleźć. Często właśnie odnajdujemy ją przez innych ludzi, których spotykamy na swojej drodze, a nie przez to, że sami sobie coś na swój własny temat wyobrażamy. I tak jest z tą bohaterką, że ona przez spotkania z tymi właśnie facetami, ja w ogóle nie przepadam za określeniem słowa facet, ona mi się dziwnie kojarzy, natomiast z tymi chłopakami swoimi byłymi, ona patrzy, to jest taka podróż w przeszłość, do której nie ma powrotu. Okazuje się, że wszyscy są w innym miejscu, a ona właściwie nie wiadomo dlaczego daje sobie. To jest takie prawo, wiesz, scenariusza, tak, że ona sobie daje prawo, żeby tam wrócić. Natomiast nie spotyka, jakby nie jest w stanie już wejść w ten świat. To już nie ma powrotu do kogoś, z kim było się 10 lat temu na przykład, czy 5 lat temu. Natomiast co to jest taka, to jest, wydaje mi się właśnie, dlaczego to jest bardziej taka, wiesz, historia o poszukiwaniu, jest ta magiczna trzydziestka, czyli taki wiek, w którym nagle zaczynasz się zastanawiać pewnie, co jest dla ciebie w życiu ważne i czy najważniejsza dla ciebie była ta praca, może się okazać, że nie. Może przez 10 lat, kiedy wiesz, od 20 powiedzmy roku życia do 30, kiedy tylko pracujesz, szukasz jakiegoś miejsca w zawodzie dla siebie, nagle przychodzi taki moment, że myślisz sobie, że jeśli tylko o to chodzi w życiu, to trochę mało. I ona też się zaczyna zastanawiać nad tym. I jest też przykładem takiej antybohaterki tak naprawdę, bo to nie jest taki Dlaczego? Klasyczny bohater. To jest antybohater, bo to jest bohater wycofany, to jest bohater, który nie stara się być atrakcyjny, to jest bohater, który jest tak naprawdę stoi w miejscu. Wiesz, na ekranie bardzo trudno jest jakby być takim bohaterem, żeby on był... atrakcyjny w jakimś sensie dla widza, na pewno nie będzie dla każdego, bo to jest, no ja tak widzę, że to jest jakiś typ antybohaterki. No ale koniec końców ostatecznie decyduje się na to spełnienie swoich marzeń na wyjazd do Izraela. To było marzenie, żeby spotkać, wiesz, Edgara Kereta, pisarza, który jest jej ulubionym pisarzem i którego podziwia. Bardzo trudno jest napisać do kogoś, wiesz, to tak jakbym napisała list, nie wiem, do Martina Scorsese, albo do kogoś, wiesz, no, chętnie się z tobą spotkam, to jest strasznie trudne. Więc tak naprawdę super, że nam się to udało zrealizować w filmie, bo żeby to się udało, Weronika napisała maila do Edgara, Edgar przeczytał treatment, zobaczył zdjęcia i zgodził się zagrać w naszym filmie. To taka droga właśnie naturalna, jak droga tej bohaterki, że ona o tym marzyła,
Więc chyba napisała to, do niego i wiesz. Więc chyba ta podróż w przeszłość i to spotykanie się z tymi facetami, słowa, którego nie lubisz, ale spotykanie się z facetami daje jej siłę do spełnienia tego marzenia. No właśnie, no tak, tak. No najpierw musisz zrobić krok. Ona tak naprawdę robi krok do tyłu, żeby zrobić krok naprzód. To jest coś takiego. No i ten film jest reżyserskim debiutem Weroniki Migoń. Powiedz mi, jak współpracuje się z debiutantką? Czy przed rozpoczęciem współpracy z debiutantką jest tak, że dominuje ta niepewność, jak to będzie, czy jednak ciekawość, jak to będzie? Znaczy, wiesz co, w tym przypadku to oczywiście, że byłam ciekawa bardzo, jak to będzie. Natomiast my się znamy i znamy się już od lat, więc znamy się też z planów filmowych, ponieważ Weronika była drugim reżyserem na planie filmu, w którym ja grałam wtedy główną rolę. To film Randka w ciemno, komedia romantyczna. I tam się poznałyśmy i to było 4 lata temu ponad już i wiesz, no znamy się jakby. To był co prawda debiut taki nasz wspólny, że ja byłam właśnie w głównej roli, a Weronika była po raz pierwszy reżyserem. No ale jak już tak wiesz, w różnych sytuacjach kogoś poznajesz i w pracy na planie. Mogłeś się spodziewać co i jak. Tak, no to jakby nie było dla mnie większych niespodzianek. A powiedz mi, jak zareagować, gdy pierwszy raz zobaczyłaś film? No bo wiadomo, gra grą, praca na planie, ale zanim się zobaczy film, to jeszcze przechodzi on przez różny montaż i różne rzeczy po drodze się z nim dzieją. Tak. Czasem aktorzy bardzo narzekają, że wydawało się, że będzie na przykład fajnie, a potem wszystkim wyszło nie do końca. Ty byłaś zadowolona z tego i z efektu końcowego? Tak, tak. Tak, widziałam film pierwszy raz. Pamiętam swoje emocje. To jest zawsze przeżycie, jak widzisz pierwszy raz film, w którym... A pierwszy raz widziałeś na dużym ekranie, czy jednak nie, wcześniej? Nie. Pierwszy raz widziałam na małym ekranie film. Ale było to dla mnie naprawdę przeżycie bardzo ciekawe. Bardzo wzruszające. A gdy widzisz siebie na dużym ekranie, to jeszcze to jakoś przeżywasz, czy już się przyzwyczaiłaś? Wiesz, zawsze to jest dziwne wrażenie jednak, że... Zawsze to jest jednak dziwne wrażenie widzieć siebie na tym dużym ekranie. Nie wiem, to jest mieszanka uczuć. To jest zawsze takie... Strasznie trudno o tym mówić, no bo aktorzy powinni mieć taką umiejętność już naprawdę, że jakby takiej tak zwanego profesjonalizmu pewnie, że to już na nich nie robi żadnego wrażenia. Ale na mnie to za każdym razem robi wrażenie. To jest taka mieszanka uczuć. Z jednej strony nie chcesz tego oglądać, nie możesz tego oglądać. Z drugiej strony to jest zawsze jakieś przedziwne uczucie, wiesz, kompletnego jakby rozdźwięku z tym, jak sobie siebie wyobrażasz, a jak... jakby wyglądasz na ekranie. To są dwie różne rzeczy. Film Facet Niepotrzebny od zaraz zaczyna się od tego, że twoją bohaterkę Zosię uderza piorun i zastanawiam się, jak to było w twoim przypadku z decyzją o zostaniu aktorką. Czy ta decyzja też uderzyła w ciebie jak grom z jasnego nieba, czy jednak klarowała się jakoś dłużej? Jedno i drugie, bo z jednej strony się klarowałam, pewnie tak spychana do podświadomości, że nie. Że w sumie to wydawało mi się dosyć abstrakcyjne zajęcie w ogóle na życie. Ja mam też jakby taką część, dosyć sporą swojej osobowości, taką powiedzmy stąpającą twardo po ziemi, więc wydawało mi się to trochę abstrakcyjne. Natomiast widocznie, nie wiem, musiało tak być, bo ten piorun się pojawił i rzeczywiście był to metaforyczny piorun, ale się pojawił w moim życiu, który spowodował jakby totalną zmianę. Też ciekawe, bo dzisiaj pisałam taki jakby dla maturzystów, poproszono mnie, żebym napisała kilka słów. Jakby, A propos wyboru drogi życiowej. No więc, no właśnie, więc tak myślałam sobie dzisiaj rano o tym, bo to jest ciekawe, że ja jednak byłam na jednych studiach na Uniwersytecie Warszawskim i zrezygnowałam z nich po półtora roku chyba jakoś tak i zdawałam do szkoły teatralnej, gdzie bardzo trudno jest się dostać. Miałam duże szczęście, że się dostałam do szkoły teatralnej w Krakowie. No to były bardzo trudne decyzje wtedy, takie, wiesz, ryzykowne i też jakby studia, powiedzmy, lingwistyczne i studia w szkole teatralnej to też dwie różne rzeczy, takie klasyczne studia i takie studia artystyczne, ale to było chyba zawsze jednak moje marzenie, więc wszystkim w związku z tym mówiłam, jakby wiesz, wiem, że można, nawet jak się popełni w pewnym sensie błąd, to można to naprawić. Wiem, że jak czegoś chcesz, to lepiej to po prostu zrób, zamiast się zastanawiać nad tym. Także no, udało mi się. A ty tą germanistką próbowałaś uciec trochę przed swoim marzeniem o aktorstwie? Myślę, że tak. Myślę, że po prostu wiesz, to jest kwestia jakby dat, które jak masz 18 lat i zdajesz maturę, potem są egzaminy zaraz i musisz się decydować szybko. Może jakby za późno zaczęłam się zastanawiać nad tym, wiesz,
gdzie zdawać w ogóle do szkoły, bo tak naprawdę to była taka decyzja, no taka, po prostu taka, którą trzeba było podjąć szybko i ja podjęłam właśnie taką decyzję, bo uczyłam się tego języka gdzieś tam całkiem szybko mi to wszystko przychodziło, nie wiem czemu, więc tak, stąd ta germanistyka, tak po prostu. Mówisz, że z jednej strony spychałaś to marzenie o aktorstwie, a z drugiej strony cały czas gdzieś tam było. A jak to się stało, że ty się w ogóle zainteresowałaś aktorstwem? No bo w twoich rodzinnych kozienicach nie było ani kina, ani teatru, więc skąd ta pasja? No widzisz, nie wiadomo skąd to jest. Tak po prostu. Nie wiadomo, nie wiem skąd to jest. Ja występowałam dużo na scenie, więc mi chyba... Bo u nas jednak i szkolna scena, i scena naszego Domu Kultury w Kozienicach, że byłam takim małym dzieckiem, nie była mi obca. Ja tam ciągle się udzielałam i tańczyłam, śpiewałam, nie wiadomo co jeszcze. Więc wydaje mi się, że po prostu ciągnęło mnie na scenę. Dlatego też szkoła teatralna mi się kojarzyła głównie z teatrem, a nie z filmem. Ta droga filmowa to właściwie jest moja... nie planowałam tego jakoś, wiesz... No właśnie, ty w jednym z wiadów nawet przyznałaś, że idąc do szkoły teatralnej, myślałaś o sobie w kategoriach aktorki bardziej teatralnej. No, tak, wiem, że to brzmi, pewnie nikt mi nie wierzy, bo pewnie wszyscy myślą, że kokietuję, ale taka jest prawda. Myślałam, szkoła teatralna kojarzyła mi się... Zresztą zadebiutowałaś już na deskach teatru na drugim roku. Tak, grałam trupa. Moja pierwsza rola to był trup w Teatrze Starym w Krakowie. Bardzo fajnie. A gdy te pierwsze propozycje z filmu, z telewizji zaczęły przychodzić, to nie miałaś w głowie czegoś takiego, kurde, ale miałam być aktorką teatralną, może nie do końca iść w stronę tego filmu. No oczywiście, że tak, wiesz, no pierwszy, bo przede wszystkim to jest kompletne, ja pamiętam pierwsze moje właśnie propozycje, którą dostałam od pana Jerzego Sztura, żeby zagrać w filmie Korowód, tak. To właściwie dostałam tę propozycję na czwartym roku w szkole teatralnej i pamiętam, że grałam wtedy w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku. Też jeździłam trochę po Polsce, jeszcze będąc w szkole. Grałam w teatrze w Katowicach, grałam w teatrze w Gdańsku, grałam w teatrze w Krakowie, czyli w trzech miastach trochę, powiedzmy, że Katowice z Krakowem to jeszcze okej, natomiast do Gdańska było naprawdę daleko. Jeździłam na próby do Gdańska, nie wiem jak to robiłam. Wtedy to rzeczywiście niesamowite było. I pamiętam, że no tak, że byłam strasznie przejęta też tym teatrem. I tam się zmieniały terminy i ja mi się wydawało, że ja po prostu, jeżeli, wiesz, to, było takie jakieś, to tak myślałam wtedy, że jeżeli po prostu nie zagram w tym filmie, jeżeli się terminy, wiesz, ale no tak, ale pan Jerzy właśnie wtedy powiedział do mnie, ale Kasia, to jest film. A ja nie do końca rozumiałam, o co mu chodzi. Oczywiście super, no po prostu, wiesz, film... Wydawało mi się rzeczą taką odległą bardzo i nie mieliśmy przecież zajęć z kamerą, wiesz, chodziłam do kina na filmy, ale nie myślałam, że będę w nie grać. Znowu może to tak zabrzmi teraz, ale to było naprawdę parę ładnych lat temu, więc mogłam mieć taką, mogłam to sobie tak wyobrażać, bo nie mieliśmy zajęć z kamerą, nie mieliśmy jakichś wtedy, nie miałam jakichś większych doświadczeń z pracy na planie, więc pierwszy mój plan, to wszystko wydawało mi się, wiesz, no byłam bardzo zaskoczona, kiedy się okazało, że pół roku później, czy tam rok później film jest w kinach. No bo w pracy w teatrze jesteś przyzwyczajony do tego, że na bieżąco się wszystko wydarza, a tutaj nagle oglądasz film siebie na ekranie, to ciekawe przeżycie. Ty w jednym z wywiadów przyznałaś, że wykłócasz się często na planie o swoją postać i dlatego nie masz najlepszej opinii. O co najczęściej kłócisz się z reżyserami? Chciałam to powiedzieć bardzo dawno temu. Nie, wcale nie tak dawno. Nieaktualne. Nieaktualne. Spokorniałaś. Próbuję sobie przypomnieć przy okazji, czego ja to powiedziałam, bo nie pamiętam teraz. Ciekawe. Nie pamiętam. To myślę, że to było jakiś czas temu już ten, ale to tak, no nie, to trochę się śmieję z tego. Nie, no oczywiście, że wiesz, że zależy z kim pracujesz. Niektórzy lubią pracować z aktorami, którzy jakby bronią swojej postaci i czasami, wiesz, no trochę, jakby trochę nie kojarzy mi się też tak praca, taka prawdziwa praca na planie z tym, że ktoś mi jakby mówi, co mam zrobić i ja to wykonuję. I ja zrobię to dobrze, to według niego on powie mi, że tak, dobrze,
albo wiesz, powie mi nieźle. Mhm. Znaczy wiesz, trochę bym się źle czuła w takim, znaczy to jest... Czyli nie chcesz, żeby to było odtwórcze, ale twórcze działanie. No tak, wydaje mi się, że to polega na, że wiesz, ci reżyserzy, którzy robią naprawdę fajne rzeczy z aktorami, to jednak w ten sposób pracują, że wiesz, nie wiem, po prostu eksperymentujemy razem, że szukamy razem, że ktoś jest otwarty na to, na czyjąś propozycję, jednocześnie sam coś proponuje. Po prostu tak z tym mi się to kojarzy. Widocznie jakoś... Czyli jakichś wielkich kłótni na planach nie urządzasz? Nie, w ogóle. Ja jestem raczej... Niektórzy mówią, że jestem wręcz przeciwieństwem tego. No właśnie to mnie zdziwiło, że taka ładna, drobna brunetka z wielkimi oczami kłóci się na planie o swoją rolę. No, widzisz. Czyli wyjaśniliśmy i wyprostowaliśmy. Tak. Tobie chyba największą popularność przyniosła rola w serialu Teraz albo Nigdy, ale po lekturze wywiadów z tobą i twoich wypowiedzi w różnych tam sytuacjach doszedłem do takiego wniosku, że ciebie chyba niespecjalnie cieszyła ta rozpoznawalność, ta serialowa popularność. Wiesz, to trudno jest teraz tak, nie cieszyła. Nie można tak mówić, że mnie nie cieszyła, bo tak naprawdę po prostu to wszystko było dla mnie nowe. To raczej była kwestia jakby... Że nie byłaś na to przygotowana? Nie, myślę, że nie byłam na to przygotowana, bo myślę, że nie da się być na to przygotowanym, wiesz, jak jesteś pierwszy raz w takiej sytuacji. Masz 20 kilka lat i wiesz, masz swoje marzenia, swoje plany i nagle się konfrontujesz jakby z taką właśnie popularnością, która przychodzi nagle, zupełnie nagle. Nie masz wielkiego doświadczenia, także to wszystko może być mieszane, budzić uczucia w tobie. Myślę, że jest to zdrowsza sytuacja niż kiedy budzi w tobie jakieś bałwochwalcze uczucie. Więc tak naprawdę... były to mieszane uczucia, ale to było z drugiej strony, wiesz, super, że mam to za sobą i że to przeszłam, natomiast dalej idę swoją drogą, więc mam wrażenie, że tylko na plus po prostu to całe. Ale nie zniechęciło cię to, że na sposób, na przykład kiedy rozmawiałem z Anią Cieślak, mówiła mi, że po premierze Dlaczego nie, w którym zagrała główną rolę, wyskakiwała przez jakieś pół roku z każdej lodówki i na tyle ją to przerosło, że musiała wyjechać do Krakowa, mówiła, że zamknęła się w Krakowie i nie chodziła na żadne castingi, nie była w stanie tego znieść. No tak, ja też wyjechałam do Krakowa, to coś w tym jest. Bo ja też po 2 latach, to ciekawe widzisz widocznie, ja też po 2 latach... Może te studentki z Krakowa może tak mają. Może te studentki z Krakowa tak mają, wiesz, one są trochę dziwne. Nie, to ciekawe, no widzisz, naprawdę. Też wyjechałam do teatru i byłam w teatrze starym wtedy. Zgrałam w spektaklu Czekając na Turka w reżyserii Mikołaja Grabowskiego. No niestety właśnie dostałam później propozycję filmu, więc wyjechałam za granicę, więc tak naprawdę troszkę potem jeszcze mi się pomieszały plany związane z teatrem, ale plan był taki, żeby jechać do Krakowa jak najdalej od Warszawy, więc... Ale z drugiej strony dzięki tej... Coś musiało być. Z drugiej strony dzięki tej popularności chyba jest też tak, że więcej osób o tobie może się dowiedzieć, więc potencjalnie więcej osób może ci zaproponować jakąś inną, już niekoniecznie tak komercyjną propozycję w przyszłości. Może tak być. Może tak być, ale jest to bardzo trudne tak naprawdę. Myślę, że te propozycje, które dostajesz jakby są podobne. To nie jest tak, że nagle zupełnie innej... Znaczy ja mam wrażenie, że ty w swojej karierze bardzo fajnie łączysz i te komercyjne role i te role w produkcjach bardziej niezależnych, w produktach bardziej offowych, bo z jednej strony i masz taki film jak Randka w ciemno i serial Teraz albo Nigdy, z drugiej strony są Płynące wieżowce, z drugiej strony jest serial Głęboka woda, więc chyba fajnie jest znaleźć ten złoty środek gdzieś pomiędzy takimi a takimi produkcjami. No jest to bardzo trudne, wiesz. Ty w jednym z wywiadów przyznaj, że chciałabyś mieć zaczarowany ołówek, co byś mi narysowała? To jakiś bardzo stary wywiad, nieaktualny. Albo ty nie pamiętasz, co mówisz. Nie, ja pamiętam, co mówię, ale ja to powiedziałam 5 lat temu. Proszę cię. To co, już teraz nie chcesz mieć zaczarowanego ołówka? A co tam? Ja że powiedziałam, że co? Że chcę mieć zaczarowany... Że chciałabyś mieć zaczarowany ołówek i ja pytam, co byś sobie nim narysowała. Aha. Słuchaj, nie no, oczywiście, dlaczego to było naprawdę dawno, jak mówiłam o zaczerwonym ołówku, naprawdę dawno, natomiast pamiętam,
Dlaczego ja o tym powiedziałam? Bo to była moja ulubiona bajka w dzieciństwie. Mhm. Była ta bajka Zaczarowany ołówek. To było genialne, że wyobrażałam sobie zawsze, że mam coś takiego i mogę sobie narysować w dzieciństwie. Chcesz mnóstwo rzeczy, których nie masz. Więc... No to co byś teraz narysowała? Wyobrażasz, no nie mogę ci powiedzieć. To będzie moja tajemnica. Niech to pozostanie moją tajemnicą. Dobrze, Kasiu, to ja w takim razie życzę tego, żeby ta tajemnica się spełniła. Dobrze, dziękuję ci bardzo. No i wielu kolejnych ciekawych wyzwań, żeby był ten płodozmian, żeby były role i takie i żebyś dalej się realizowała na tych wszystkich płaszczyznach, na których się realizujesz i zawodowo, i życiowo, osobiście. Prywatnie. Dziękuję ci bardzo. To już? Już. O nie, myślałam, że dopiero się rozkręciliśmy. To już te wszystkie pytania? Wszystkie, no. Aha, no dobra. No, to bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. A Państwu dziękuję za uwagę. Do zobaczenia już wkrótce podczas kolejnego wywiadu.